Wieś Morochów położona jest 18 km od Sanoka. W centrum wsi na wzniesieniu góruje drewniana cerkiew pod wezwaniem Spotkania Pańskiego, która należy do dekanatu sanockiego prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej. Pierwsze wzmianki o cerkwi pochodzą z 1429 roku, gdzie wspomina się baćko z Morochowa, znaczy ojciec, kapłan. Cerkiew w Morochowie, jak i wspólnota, mieszkańcy Morochowa i sąsiedniego Mokrego, najpierw byli prawosławni, później grekokatolicy, a od 1961 roku znowu prawosławni. Obecna cerkiew została zbudowana w roku 1837 na miejscu starej, która spłonęła. Do tej cerkwi dobudowano kilkanaście lat później wieżę nad przedsionkiem. Ponoć najstarsza cerkiew istniała w górnej części Morochowa, niedaleko szczytu Czekajki na Witrianach. Istnieje legenda, iż po pożarze z ognia wiatr przyniósł kartkę z Ewangelii tutaj właśnie na to miejsce, miejsce cmentarza starego. Ludzie uznali, że to był znak, aby pobudować tutaj cerkiew. Kiedy budowano tutaj cerkwie na tym cmentarzu, to szczątki przeniesiono na miejscu obecnego starego cmentarza do grobu wspólnego w formie kurhanu. W wyniku przesiedlenia Ukraińców w ramach tragicznej w swoich skutkach akcji Wisła w 1947 roku przymusowo wysiedlono i mieszkańców Morochowa i Mokrego, sąsiedniego. Cerkiew została zamknięta, życie liturgiczne zamarło. Dopiero po ponad 10 latach, kiedy ludzie zaczęli wracać, w roku 1961, po 3 latach starań, udało się otworzyć cerkiew i życie liturgiczne od nowa rozpocząć w parafii prawosławnej w Morochowie. Cerkiew Spotkania Pańskiego w Morochowie reprezentuje styl architektury bardziej zachodnio-łemkowski niż tak zwany osławicki wschodnio-łemkowski. Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, oszalowana. Świątynia jest trójdzielna, orientowana. Nawa i prezbiterium są kryte jednokaleniecowym dachem zwieńczonym dwoma cebulastymi kopułami. Wejście do cerkwi prowadzi przez przedsionek nietypowo od strony południowej, czyli z boku. Od strony wschodniej, za prezbiterium, widnieje dzwonnica z 2000 roku z 3 dzwonami. Cerkiew została gruntownie wyremontowana w 1921 roku, ale w wyniku zniszczeń wojennych 1944 roku został zniszczony dach i cerkiew straciła 2 kopuły. Po zniszczeniach w wyniku II wojny światowej została poddana gruntownemu remontowi dopiero w roku 1964. Jednak na świątyni nie było dwóch kopuł i dopiero w 1995 roku udało się zrobić kapitalny remont więźby dachowej, pokryć blachą miedzianą i przywrócić 3 kopuły naszej świątyni. W 1985 roku cerkiew prawosławną w Morochowie wpisano do rejestru zabytków. W bieżącym roku, 2019, ze środków Unii Europejskiej wykonaliśmy kompleksową renowację naszej cerkwi. We wnętrzu cerkwi na szczególną uwagę zasługuje kompletny czterorzędowy ikonostas z oryginalnymi ikonami z początku XIX wieku. Ikony procesyjne,
z nieistniejących cerkwi w Zawadce Borochowskiej i Płonnej. Wyjątkowa jest ikona pierwszej męczennicy chrześcijańskiej, świętej Tekli. W cerkwi znajduje się również ikona z relikwiami świętego Panteleimona. Mamy w Morochowskiej cerkwi przepiękną ikonę świętych Piotra i Pawła, napisaną we Francji przez zaprzyjaźnioną ikonografkę, gdyż moja matuszka Severin jest rodowitą francuską. Błogosławienie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Bułhakow jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławny. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej, jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy, i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa. Pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa emigracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce, stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.